Trzema kolejkami trzeba pojechać, żeby dotrzeć do zaporowego jeziora Emoson. Najpierw kolejką z 1919 roku o nachyleniu aż 87%. Dzięki tak dużemu nachyleniu dzierży ona światowy rekord najbardziej stromej kolejki linowo-szynowej. Następny etap to wąskotorowa kolej o szerokości 60 cm. The fields are spangled specks beneath my seat. As the mountains fade, the memories made, they all evaporate. Everything is blowing, going, gone, gone. Terrain is turning gray and cold. My comfy home is now threadbare and old. With a parachute, a quick reboot, can I escape my fate? Everything is blowing, going, gone, gone. Everything's broken, gone, gone, Na koronę zapory dostajemy się kombinacją kolejki linowo-szynowej i windy. My callow heart was once so full of dreams, but somehow I got lost in the machine. How did I become the very one that I could never take? Everything is blowing, going, gone. Rozpościera się stąd zachwycający widok na okolice Trient i masyw Mont Blanc. Sama zapora liczy sobie 180 metrów wysokości, a długość korony nieco ponad 400 metrów. Spacerując po niej, podziwiać można niezwykłe widoki. Oh,
Jezioro Emoson to sztuczny zbiornik w Alpach Szwajcarskich przy samej granicy z Francją. Powierzchnia jego to niewiele ponad 3 km kwadratowe, a głębokość dochodzi do 161 metrów. Drugą mniejszą zaporę widać jest około 300 metrów wyżej. Zapora położona jest na wysokości 1930 metrów nad poziomem morza, a otaczające ją góry dochodzą do 3000 metrów.